Rozdział dziewiętnasty Pierwsze odkrycie Juliusz z silnym jakimś postanowieniem wyjechał z domu i pognał ku Buczałom, skąd jak wiadomo jedyna do zaklętego dworu prowadziła droga. O kilkanaście kroków przed zakrętem w znaną nam Lipową ulicę spotkał młody dziedzic swego godnego mandatariusza. Pan Gongolewski wracał z folwarku. A twarz jego promieniła cała szczególnym zadowoleniem, bo łatwiej niż się spodziewał powiodło mu się Girgilowicza przyciągnąć do knowanego spisku. Stary ekonom, podłechtany świetnymi obietnicami, a zrodze rozżalony na Katilinę, nakłonił się skoro do wszystkiego i oświadczył się gotowym w każdej chwili wystąpić, z świadectwem, że nieboszczyk starościc był wariat, taj tylko. Wykurzymy za dziesiątą miedzę tego młodego szerepetkę i jego zausznika, przyrzekał na końcu mandatariusz. Pan Girgilewicz westchnął ciężko. Już tam nie tyle chodzi mi o samego dziedzica, bo między nami mówiąc, to jeszcze niezłe byłoby człeczysko, rzekł potrząsając głową, ale ten zawłoka, to istny czort, taj tylko. Mandatariusz na każde wspomnienie Czorguta mimowolnie srożył czoło. Poczekaj no jegomość, pocieszał się teraz, taką mu kurtę skroimy, że mu aż w pięty pójdzie. Dałby Bóg, taj tylko, wzdychał Girgilewicz i po krótkiej dalszej rozprawie, dobił ostatecznie targu. Mandatariusz w złotym humorze, całą drogę mówił półgłośno do siebie i na wszystkie strony obiema gestykulował rękoma. Nie ma co mówić, rozpamiętywał, tęgi łebu tego Żachlewicza. Jak wszystko wykalkulował. Wielka szkoda, że nie ma egzaminów na mandatariusza i polizejrychtera. Fiufiu. Cały cyrkuł zakasowałby z kretesem. Po tym wybuchu swej adoracji, pomieszanej znacznie z zazdrością, przystąpił pan sędzia w dalszym monologu do właściwej rzeczy. Dowiedziony już, prawił prawił dalej. Starościc nie był przy zdrowych zmysłach umierając, a my postawimy dowody, że mu brakowało piątej klepki i za życia Testament musi być uznany za żaden Nulluntni tik mości dobrodzieju Jaśnie wielmożny hrabia pan z panów Obejmie majątek op ob intes lato Ten niedoważony młokos dostanie szczutka w nos A ten jego przyjaciel i zausznik ferrerer, Zafurczał nagle, ale tuż zaraz przymilkł co prędzej bo za plecyma swemi posłyszał tentąd ten konia, a obróciwszy się ujrzał juliusza. Pochwycił skwapliwie za czapkę i ukłonił się jak mógł najuniżeniej. Zacny nasz mandatariusz miał tę chwalebną zasadę, że nie lubił nigdy zarzucać sieci przed niwodem, czyli inaczej strzegł się jak ognia pokazać się pierwej swe drapieżne pazury, aż póki wszelkie nie usunęło się niebezpieczeństwo. Juliusz uprzejmem skinieniem głowy odpowiedział na uniżony ukłon swego oficjalisty i nie zatrzymując się wcale, pognał dalej. Gdzie też on jedzie, zagadnął się mandatariusz. Juliusz skręcił w lipową ulicę. Mandatariusz cmoknął językiem. Do zaklętego dworu. Chocho! Coś nowego się święci, dali Bóg święci. — Żeby go też można podejrzeć bliżej — szepnął. Po chwili pokiwał głową, łypnął oczyma i mruknął. Przez zęby. — Fiu, pan komisarz schnoferl. Ale w tym momencie zadrżał cały, bo znowu raźny za plecyma ozwał się ten tętęt. Obejrzał się co prędzej. Przed nim stał Katilina na zdyszanym i spienionym koniu. Nie widziałeś pan w tej chwili Juliuszu Juliusza, zawołał pan Damazy Czorgut nie odpowiadając nawet na uniżony ukłon mandatariusza. Właśnie co znikł w Lipowej ulicy, odpowiedział skwapliwie pan Gągolewski. Katilina skoczył z konia. Dobrze, mruknął przez zęby. Mój mości Gongolewski, zawołał głośno, ściągając na dół uzdę, bądź łaskaw weź konia mego do siebie, ja pójdę piechotą. I w tejże samej chwili nie troszcząc się bynajmniej o odpowiedź, rzucił tak zręcznie uzdę ku mandatariuszowi, że jak stryczek zawisła mu na szyi. Sam zaś co tchu popędził ku lipowej ulicy. Nieprzygotowany na tak zaszczytne zlecenie mandatariusz, rozdziawił nielitościwie gębę, wybałuszył oczy i stał niemy i nieruchomy, suzdą na szyi jakoś pochwycony na arkan wśród stepu. Opamiętał się nareszcie no dobrej chwili i nabiegając krwią cały, z dziką złością zgrzytną zębami. Za co on mnie ma? Ten oczaj dusza! zawołał w najwyższej pasji i indignacji. I zrywając gwałtownie łzdę z szyi, chciał ją daleko rzucić cede siebie, ale wtem zawahał się jakoś. Niech cię piorun trzaśnie, wysapał w gniewie, machnąwszy ręką, ale poczekaj, szubienniku, zapłacisz mi wszystko z lichwą. Tak mi Boże, daj zdrowie. Po tym gwałtownym wybuchu, trzęsąc się jak w febrze z gniewu, szybkim krokiem pospieszył do swego mieszkania, znużonego konia za sobą. Juliusz tymczasem pędził wprost ku zaklętemu dworowi. Krótką chwilkę jakby z samej ciekawości tylko, zatrzymał się przed główną bramą wjazdową i zaraz skręcił w bok, wąską ścieżką wzdłuż parkanu ogrodowego. W kilka chwil stał przed zagrodą kościa Abulija. Spoza wysokiego ociernionego płotu, ozwało się głośne szczekania psów. Juliusz zaskoczył z konia i przystąpił do bramy, lecz zastał zamkniętą. Zaczął pukać coraz silniej, ale prócz czekania psów, żaden inny nie odpowiadał mu głos. Dobywając się ciągle bezskutecznie, spostrzegł, że bramę zamykała tylko żelazna zasówka z drugiej strony. Oczywiście więc musiał ktoś być w domu. Zniecierpliwiony podjechał koniem pod samą bramę. Spiął się w siodle i przechylając się przez wierzch przy pomocy szpicruta, odsunął rygiel żelazny. Brama rozwarła się na ściężaj. Oba dwa brytany, jakby przestraszone nagłym napadem, czy może udobruchane samą, powierzchownością Juliusza, przestały naraz ujadać i tylko z cicha warczały przy swych budach. Juliusz zsiadł z konia i z niejakiem wahaniem oglądnął się dokoła. Samotna zagroda wyglądała pusta i głucha jakby niezamieszkana jedne tylko psy dawały oznaki życia. Młodzieniec widocznie chwiał się w niepewności, jak sobie dalej postąpić. Zasunięty z tej strony rygiel świadczył niezbicie, że jeśli nie sam kost, to ktoś inny musi być w domu. Juliusz chciał niezwłocznie widzieć się z starym kozakiem, Pierwszy raz postanowił z nim pomówić otwarcie i stanowczo. Nie zastawszy zaś teraz, jak się zdawało, jego samego, chciał przynajmniej widzieć osobę, co po nim zasunęła rygiel lub bramę. Tymczasem nikt z chaty nie wychodził na jego przyjęcie, a prócz obu dwóch psów w całej zagrodzie żadnej żywej nie widać było duszy. Juliusz postanowił zaprowadzić konia swego do stajni i wejść wprost do chaty. Stajnia przypierała jak zwykle we wszystkich chłopskich zagrodach tuż do stodoły, a stała naprzeciw głównego budynku. Juliusz wszedł do środka i zastał ją zupełnie próżną. Kościa więc w samej rzeczy nie było w domu, bo tylko on sam wyjeżdżał swemi czarnymi końmi. Młodzieniec zawahał się w progu i nie myślał już iść dalej. Niewątpliwi nie ma go w domu, szepnął sam do siebie. Wtem koń jego zadrżał głośno, a z przyległej stodoły odpowiedziało mu jakieś inne, głośne rżenie końskie. Juliusz drgnął mimowolnie. Więc nie mylę się, ktoś tu jest koniecznie mruknął. I zmieniając nagle poprzednie swe postanowienie, przywiązał konia swego do żłobu, a sam przez szczeliny w ścianie próbował zajrzeć do środka stodoły. Wszakże wszędzie wyglądały tylko zasieki zboża, a tok do stał pusty i próżny. Dopiero po dłuższym silnem rozglądaniu się dopatrzył Juliusz naprowadzony rżeniem konia, że w najciemniejszym kącie stajni odchylała się ściana od stodoły i prowadziła w ciasną kryjówkę, założoną dokoła snopami i okłotami. Kryjówka ta nie była w tej chwili próżną. Z niej wychodziło rżenie konia. Juliusz odchylił z lekka ukryte drzwi i wydał wykrzyk zdziwienia. Ujrzał przed sobą mały wózek z czarnem, słomianem nakryciem i tego małego strokatego konia, którym tajemniczy maziasz uciekał z dominium, spotykając się w drodze z nim samym. A więc on jest tutaj znowu, mruknął Juliusz. Pierwsze domysły sprawdzały się zupełnie światło w narożnych oknach dworu, znamionowało tylko nowy powrót tajemniczego gościa. Lecz jakże po ostatniej swej przygodzie odważył się powrócić w te strony, nie zmieniwszy nawet przebrania, zagadnął się Juliusz w głębokiem zamyśleniu. Taka nieroztropność jest nie tylko szaleństwem wobec siebie samego, ale zbrodnią wobec sprawy. Jak łatwo może się wszystko odkryć. Nie żałuję, że tu przyszedłem. Muszę koniecznie widzieć się z samym maziarzem, dodał z silnym postanowieniem. Im pilniej jednak rozmyślał nad ogólnym składem rzeczy, tym dziwniejszym wydawało mu się całe postępowanie zagadkowego maziarza. Domyślał się już z niezbitą pewnością że człowiek ten był to tylko w innym przebraniu ten sam zręczny kwestarz emisariusz, co przybywszy podczas choroby starościca do Żwirowa, potrafił w nim w krótkim czasie tak gorliwego i zapamiętałego zjednać sobie zwolennika i niejako jednym zamachem zmienił cały charakter i całą istotę moralną człowieka, którego wszyscy mieli za półgłówka, dziwaka i niemal wariata. Juliusz wiedział głównie z opowiadania mandatariusza, że władza cyrkularna wpadła wówczas na trop tego mniemanego kwestarza, że odkryła wprawdzie jego niebezpieczny charakter, ale samego nie mogła dostać w swe ręce. Od tego czasu zrzucił one zapewne habit kwestarski, a przywdziało smoloną płótniankę maziarza, lecz dlaczegoż teraz po nowym niebezpieczeństwie odkrycia do tego samego uciekł się przebrania? Czy za pomocy swych stosunków dowiedział się, że za wpływem Juliusza cały ten wypadek został zręcznie, przytłumiony i zupełnie poszedł w niepamięć? W takim razie miał Juliusz zupełne prawo do jego wdzięczności, a szczególnie i zaufania. Czyż zresztą mamie za szpiega, że nie pragnie się znieść ze mną, bił się dalej z myślami niedoświadczony młodzieniec? Jeśli był wysłannikiem tajnych stowarzyszeń, piastunem i przewicielem tajnych zamiarów, musiało mu więc tym samym zależeć na jak największym przyroście zwolenników. Dlaczegoż jednak tak starannie unikał oparek? Na wszystkie takie i tym podobne zagadnienia jeden tylko słaby nasuwał się domysł. Aby tem lepiej ubezpieczyć swoje tajemnicze schronienie i miejsce schadzek z wspólnikami, wystrzegał się przebiegły emisariusz wszelkich agitacji w bezpośrednim pobliżu i tylko na nieco dalsze okolice rozciągał swe działania. Po nieszczęśliwych próbach samego starościca a późniejszemu reformatorskiem niepowodzeniu Juliusza niebezpiecznie było podnieść na nowo głos w dobrach, zostających pod pilniejszymi niezachęcającymi doświadczeniami. Wszyscy bowiem przypominali sobie, jak surowe po ucieczce starościca wytoczyło się śledztwo i jak groźna na kilką gromadami wisiała chmura. W ciągu ubiegłych czterech miesięcy Juliusz potajemnie dowiadywał się o działaniu maziarza w okolicy i przekonał się, że ma wielki wpływ i zachowanie w gromadach nieco odleglejszych. Rzadko jednak i to tylko w przejeździe pokazywał się w sąsiedztwie Żwirowa. Bądź jak bądź nie zapuszczając się w żadne dalsze domysły i kombinacje, postanowił Juliusz dotrzeć dziś koniecznie do dna tajemnicy i nie opuścić pierwej odludnej zagrody, pokąd otwarcie i stanowczo nie rozmówi się z Maziarzem. Przekonawszy się, że nie ma jego samego w ukryciu przy Wózku i koniu w stodole, chciał udać się do wnętrza chaty i nie ruszyć stamtąd, aż pokąd zamierzonego nie dopnie celu. Dziwiło go jednak wielce, że kiedy psy dawniej zamilkły zupełnie, teraz nagle z podwójną ujadały zaciekłością i wszelkimi siłami jewały się kuchacie samej. Juliusz przystąpił ku drzwiom, ale na niespodziewaną trafił zaporę. Drzwi nie zdawały się zamknięte, a żadną miarą niepodobna ich było otworzyć, jakby je z tyłu jakieś silne podpierały barki. Namozoliwszy się na próżno czas niejakiś, Zaniechał utrudzony dalszej próby i postanowił spokojnie czekać na dziedzińcu, aż po kąt jaka żywa nie pojawi się dusza. Kilka chwil przechadzał się w milczeniu tam i nazad po dość ciasnej oborze, a wtem spostrzegł, że do przyległego ogrodu hrabiowskiego prowadziła stąd wygodna furtka, która w tej chwili była nawet na pół odchylona. Juliusz w pierwszym zapędzie zmierzył wprost ku niej. Na samym progu zawahał się jednak. Złamałbym ostatnią wolę nieboszczyka, rzekł sam do siebie, cofając się mimowolnie w tył. Wszakże nic łatwiejszego, jak coś tłumaczyć samemu sobie. Juliusz zamyślił się na chwilę, a potem wstrząsł głową, jakby się jakiegoś ważnego pozbył ciężaru. Testament mówi tylko o samym dworze, rzekł sam do siebie. Nie wolno mi tylko przestąpić progów dworu. Ale o ogrodzie nie ma wyraźnej wzmianki. A zresztą do to wszystko? Kiedy i tak cała tajemnica jest już mniej więcej w moim ręku, dodał jakby na ostatnią swą eksuzę. I nie wahając się już dłużej, wszedł wprost do ogrodu. Otwórtki prowadziła wśród krzewów fagrestu i porzeczek waska ścieżka ku cienistej ulicy Kasztanowej, tej samej, którą kosty biegł do zaklętego dworu kiedy po rozstaniu się z maziarzem ujrzał nagle światło w narożnych oknach dworu. Wglądając w wszystko uważnie, spostrzegł Juliusz, że ścieżka ta czy widocznie wydeptana, zdawała się być bardzo mało uczęszczaną i zaledwie tylko tu i owdzie mniej bujny zarost trawy świadczył, że czasami ludzka przesuwała się po niej stopa. W samej zaścienistej ulicy Kasztanowej i takich nawet nie było śladów. Bujny zarost trawy zielenił się wszędzie. W ogóle też wyglądał cały ogród strasznie opuszczony i spustoszony. Najpiękniejsze drzewa owoce w dzikie powystrzelały konary, rzadsze krzewy pokoszlawiały do niepoznania, a najszlachetniejsze kwiaty wyrodziły się zupełnie, przygłuszone dzikim chwastem i bodiakami. Juliusz nie szedł ku dworowi, ale skręcił wprost w głąb ogrodu. Mimo całego swego zaniedbania i opustoszenia, ogród zaklętego dworu bardzo uroczą nastręczał przechadzkę. Każda ulica, każda grządka, każde drzewo przypominały w nim dawny smak i dawne czasy. Cieniste szpalery labiryntowanymi zakrętami wiły się dookoła, a tu i owdzie wpadały w szerokie altany z stuletnich lip i modrzewiów, lub nagle w kilkanaście drobnych, agrestem wysadzanych rozbiegały się ścieżek. Pogarbione i pożłobione w pniach drzewa owocowe zdawały się z jakimś melancholijnym smutkiem potrząsać bezpłodnymi gałęziami, jakby czuły swe dzisiejsze opuszczenie. Juliusz przypominał sobie, że według opowiadania dawnych sług dworskich rozlewał się w za ogrodu szeroki staw z małą wysepką pośrodku, na której nieboszczyk starościc najchętniej tajne z kwestarzem odbywał konferencję. Jakby jakimś niewiadomym owładnięty przeczuciem, Juliusz spieszył w tę stronę, orientując się bacznie wśród krętych, najczęściej zwodniczych ścieżek. Niebawem natrafił na szerszą cokolwiek ulicę, a postępując wprost za jej kierunkiem, ujrzał z dala gęste zarośla trzciny i szuwaru który w ciągu pięcioletniego opuszczenia ogrodu okryły bujnie, tak troskliwie utrzymywane niegdyś brzegi i tylko wierzchołki drzew pozwalały widzieć społożonej w środku wysepki. Wyborne miejsce do tajemniczych schadzek, wykrzyknął Juliusz mimowolnie, można by się ukryć przed samym Argusem. I prawie bezmyślnie postępował wzdłuż brzegów, próbując tu owdzie przejrzeć przez gęste zarośla. Nagle przystanął uradowany. Jedna wąska smuga stawu była zupełnie wolna od zarośli, a kamiennymi płytami wyłożone pochyłe wybrzeże wskazywało, że tu dawniej przybijały łódki z wysepki. Teraz jeszcze znajdowało się w pobliżu kilka starych, na poły spróchniałych łodzi z wygodnymi, skórą wybijanymi siedzeniami, a koło nich mnóstwo mniej więcej zgrabnie wyciosanych spoczywało wioseł. Juliusz nie mógł przytłumić lekkiego wykrzyku zadowolenia. Pojadę do wysepki, zawołał sam do siebie. I przystępując bliżej do łódek, przymocowanych na łańcuszkach do wielkiego żelaznego pala, wybierał oczyma, która z nich najlepiej nadałaby się do podróży. Nagle wstrząsł się z lekka i pilnie nadstawił uszu. Wśród głuchej ciszy przerwanej tylko o świegotem po drzewach. Odezwał się lekki plusk wody, jakby uderzenie wioseł w oddali. Juliusz cofnął się szybko w głąb za zarośle trzciny, wytężając ucho i wzrok ku stronie, skąd pierwszy doleciał go szmer. W samej rzeczy był to plusk wioseł i coraz przebijał się głośniej i wyraźniej. Juliusz uczuł, że mu krew cokolwiek szybszym uderzała biegiem. Za chwilę miał stać oko w oko z tajemniczym człowiekiem, który może nie życzył sobie tego spotkania, a w którego tajemnice on tak zuchwale się zakradał. I sam nie wiedział młodzieniec, czy ma od razu wystąpić naprzód i oczekiwać go otwarcia u brzegu, czy pozostać nieruchomo w swem ukryciu i dopiero później zastąpić mu drogę. Może władnie najgorzej uprzedzę go o sobie, że go aż do tej tropiłem kryjówki. Szepnął sam do siebie. Tymczasem plusk wioseł zbliżał się coraz więcej. Pójdę i będę go oczekiwał na zakręcie ulicy, poszepnął naraz stanowczo. I już chciał wzdłuż zarośli trzciny popędzić w głąb ogrodu, kiedy znowu nagle przystanął nieruchomy. Za późno, mruknął. Rzeczywiście łódka musiała już być bardzo blisko, bo coraz wyraźniejsze rysowały się już kręgi na wodzie, a fale coraz wyżej występowały na kamienne wybrzeże. Będę czekał tutaj, aż łódka przybije do brzegu, a wtedy wystąpię otwarcie i śmiało, rzekł sobie z silnym postanowieniem. Przybyłem tu przecież z troskliwości o niego samego, poszepnął, jakby sam sobie dodawał otuchy. W tej chwili dognął znowu. Zdawało mu się wyraźnie, że coś zaszeleściało za jego plecyma w pobliskich zarośnach Agrestu. Obrócił się, a tuż jakiś cień mignął mu przed oczyma, jakby jakaś postać ludzka zniknęła nagle w dziko wybujałych krzakach. W tejże samej chwili oczekiwane łódka przybiła do brzegu. Juliusz szybko wystąpił z swego ukrycia. A nagle stając jak wryty na miejscu, głośny wydał wykrzyk, na który jakby echo odezwał się jakiś inny głos w pobliskich krzakach agrestu. Z przypartej do brzegu łódki wyskoczyła drobną nóżką młoda dziewczyna w lekkiej różowej sukni, obciśniętej u góry białym, pikowym kaftanikiem. Główkę osłaniał okrągły kapelusik tyrolski z błękitną dokoła wstążką. W ręku wisiał zgrabny, słomkowy kosyczek który niezupełnie zamknięty, pozwalał obok robutek kobiecych widzieć jakąś elegancko oprawną książkę. Na naug! niespodziewany wykrzyk Juliusza, dognęła młoda dziewczyna przestraszona, a szybko podnosząc głowę, powiodła dokoła niebieski imi, jak kwiat bawatł oczyma. Eugenia wykrzyknął Juliusz znowu. Na twarz dziewczyny wystąpił silny rumieniec, drżąca. Zakłopotana, zmieszana stała nieruchoma na miejscu i sama nie wiedziała jak sobie postąpić. W pierwszej chwili chciała na powrót wskoczyć do łódki ale zawahała się nagle i pozostała w jednej pozycji na miejscu. Juliusz postąpił naprzód. Pani, wybąknął niemniej może tworzliwy i pomieszany jak ona sama. Panie, otrzepnęła dziewczyna prawie mechanicznie. Juliusz mimowolnie cofnął się w tył. Głos ten wydał mu się wcale obcym. Wpatrzył się zachwiany na nieznajomą, ale z pod szerokich kres kapelusza. Nie mógłby najmniej dojrzeć jej rysów. Tylko po jednej stronie, jakby umyślnie rozwiązany, spadał na szyję bujny pukiel włosów, jasnych jak len, miękkich i śliniących jak jedwab. Ona, poszepnął Juliusz na to spostrzeżenie. I utwierdzony na nowo, postąpił naprzód. Dziewczyna stała jak wryta z pochyloną na piersi głową. Zakłopotany młodzieniec zapomniał jakoś języka w gębie, jak wrogu nie wiedział czem się odezwać. Nareszcie z największym natężeniem przyszedł do siebie po części. Przebacz pani, rzekł zacinając się cokolwiek: Szukałem cię tu. Dziewczyna z gestem zdziwienia cofnęła się w tył. Juliusz zawahał się na chwilkę, ale nagle postępując o krok dalej, ozwał się już o wiele poważniejszym głosem. Przepraszam panią, szukałem właściwie kogo innego, szukałem maziarza. Ach, szepnęła dziewczyna i drgnęła z lekka. Pani nie chciałaś słuchać przestruk, ciągnął Juliusz dalej. Ja. Przerwała i głowę podniosła w górę. Juliusz odskoczył z głośnym wykrzykiem. Przed nim nie stała Eugenia. Łudzące podobieństwo nieznajomej dziewczyny z hrabianką polegało głównie na wspólnej obudwom śnieżnej białości cery i jednakiej barwie oczu i włosów. Do tego przyłączyło się jeszcze jakieś dziwne, genanomiczne niejako pokrywieństwo rysów twarzy. Gdyby obydwie stanęły obok siebie, niepodobna by z daleka odróżnić jednej od drugiej, lecz z bliska nader jasna i wyraźna występowała różnica. Hrabianka była znacznie niższa i szczuplejsza, nieznajoma miała więcej wrodzonej godności i powagi w całej swej postaci i wydawała się nawet cokolwiek starszą. Około ust hrabianki grał wieczny uśmiech dziecięcej swobody i wesołości. Twarz nieznajomej nosiła więcej smętny, można by rzec melancholijny jakiś wyraz twarzy. Piękna była równie jedna jak druga, wszakże przy bliższym rozpatrzeniu, wybitna i co do piękności zachodziła różnica. Hrabianka przedstawiała się od razu w całym blasku swych wdzięków i powabów, nieznajoma kazała się podziwiać powoli, stopniowo, potęgując coraz wyżej pierwsze wrażenie, jakie sprawiał jej widok. W hrabiance przebijało się więcej zmysłowej rozkoszy. W nieznajomej przeważał wybitniej czar ideału. Gdyby wolno uciec się do porównania orientalnego poety, można by rzec najtrafniej jego słowy, pierwsza zdawała się ziemię wznosić ku niebu, druga niebo przychylać ku ziemi. Juliusz w swem zdziwieniu, pomieszaniu i zakłopotaniu nie miał ani czasu, ani siły do podobnych zestawień i porównań. Stał na miejscu jak wryty, a w głowie jego jedna tylko wirowała myśl: To nie Eugenia. Widząc szczególniejszy stan Juliusza, nieznajoma otrzęsła się powoli z swego pierwszego popłochu i zamieszania. Spoglądnęła śmiało i spokojnie na napół nieprzytomnego zdziwienia młodzieńca, a na różowych, przecudnie wciętych chusteczkach osiadł nawet lekki uśmiech. I prawie żal się jej zrobiło Juliusza, który nowemu, tak niespodziewanemu spostrzeżeniu zupełnie dał zbić się z toru. Pan się pomyliłeś, rzekła dziewczyna, jakby mu chciała przyjść w pomoc. W samej rzeczy, to niesłychane podobieństwo zająknął się, a zachwycone w twarz dziewczyny utkwił spojrzenie. Nieznajoma żywym na nowo oblokła się rumieńcem, a oczy zwolna spuściła na dół. Juliusz uniesiony niejako wbrew własnej woli i wiedzy szałem zachwytu i podziwu, nagle i niespodziewanie pochwycił jej drobną, pulechną rączkę i ścisnął ją silniej, jak gdyby się chciał przekonać, czy nie łudzi się czczą marą wyobraźni. Dziewczyna szarpnęła się prawie przestraszona. Panie, zawołała tonem wyrzutu. Któż pani jesteś? wykrzyknął Juliusz błagalnym głosem. Ależ panie, wyszepnęła dziewczyna, wyrywając rękę i usuwając się w tył. Młodzieniec opamiętał się po chwili. Posunął ręką po czole i odezwał się spokojniej. Przepraszam panią, postępowanie moje wydaje ci się dziwnem, ale racz mnie tylko wysłuchać. Dziewczyna zrobiła gest, jakby mu chciała przerwać. Juliusz skwapliwie ciągnął dalej. Nie myśl pani, że mnie tutaj prosta tylko sprowadziła ciekawość. Dziewczyna obejrzała się niespokojnie i krzyknęła nagle. Juliusz obrócił się prędko. O kilka kroków zbliżał się boczną ulicą kość, Buli, groźny i surowy jak jaki duch złowrogi. Uchodź pan! zawołała dziewczyna i w zapomnieniu pochwyciła go za rękę, jakby do tem większego nagląc pośpiechu. Krótką tylko chwilkę trwało to nowe przypadkowe dotknięcie ręki, a wszystka krew silniej zawrzała w Juliuszu, a i dziewczyna zadrżała cała od stóp do głowy. Młodzieniec oczywiście nie myślał usłuchać jej rady. Stał na miejscu nieruchomy, nie odrywając oczu od swego czarodziejskiego widziadła. Kość, bóli zatrzymał się o dwa kroki przed nim. A strasznym był w tej chwili stary kozak. Oczy błyskały złowrogo spod gęstych, krzaczastych brwi, zaciśnięte usta dogały konwulsyjnie, a cała olbrzymia postać wyprężyła się gniewnie i groźnie. Młoda dziewczyna wydała nowy okrzyk trwogi. Kośćet zrobił jakieś gwałtowne wysilenie, jakby się pragnął uspokoić. Niech panna wróci do altany. Ozwał się łagodząc głos ile możności. I podniósłszy z ziemi opuszczone wiosło, postąpił ku brzegu i ręką przytrzymywał czółno. Dziewczyna chwilkę chwiała się w niepewności. Wtem zgrabnie i zwinnie wskoczyła w łódkę. Biorąc wiosło z rąk starego kozaka, młoda dziewczyna nachyliła się szybko do jego ucha i jakieś krótkie, urywane poszepnęła mu słówko. Kość wzruszył ramionami. Nieznajoma ochoczo plusnęła wiosłem, łódka szybko odbiła od brzegu i skręciła poza zarośla szuwaru. Juliusz niemy i nieruchomy stał na brzegu, pożerając w zachwycie każde poruszenie dziewczyny. Nieznajoma obróciła się ku niemu i skinąwszy z lekka ręką i głową na znak pożegnania, dłuższe utkwiła weń spojrzenie. Juliusz zadrżał cały w spojrzeniu, tem szczególny przebijał się wyraz. Niebieskie oczy nieznajomej nie zdawały się żegnać na zawsze z Juliuszem, ale jakby mówiły wyraźnie do widzenia. Nie troszcząc się wcale o obecność starego kozaka, nie odwrócił oczu młodzieniec, póki łódka i jej czarodziejska sterniczka zupełnie nie znikły z oczu. Teraz dopiero spojrzał na starego kozaka. Pierwszy raz widział go w tak zmienionej postaci. Dotychczas stary kozak zachowywał zawsze wobec młodego dziedzica zwyczajne względy poważania. W tej chwili stał z założonymi na krzyż rękami w kapeluszu na głowie i z gniewem i lekceważeniem mierzył nieuwolnionego jeszcze z pierwszego wrażenia młodzieńca. Czego pan chcesz tutaj? zawołał z uchwałym tonem, o krok postępując naprzód. Juliusz nabiegł krwią na twarzy, ale przytłumiając w sobie gwałtowniejszy wybuch oburzenia, odpowiedział spokojnie. Szukam ciebie. Tutaj. W domu cię nie zastałem. A czegoż pan chcesz ode mnie? Chciałem pogadać z tobą wyraźnie i otwarcie. Kość kiwnął głową niechętnie. Juliusz ściągnął brew. Ani ty, ani twój gość, maździerz, nie zdajecie pojmować waszego położenia. Waszego. Kozak wzgardliwie machnął ręką. Gwałtowna, nieokrzesana, chłopska natura starego sługi dworskiego nie dała się powściągnąć w chwilach gniewu i oburzenia. Nie wściubiaj lepiej swego nosa, gdzieś nie dał grosza, wrzasnął z wściekłości. Schowaj swoje durne rady dla siebie samego, dodał postępując naprzód z zaciśniętymi pięściami, a fora stąd bo na kiju wyskoczysz. Nieprzygotowany na taki grat słów zelżywych, Juliusz stał w pierwszej chwili oniemiały z gniewu i oburzenia. Łotrze, zawołał nareszcie, trzęsąc się od złości. Stary kozak zrodze zawrócił oczyma. Tyś sam łotr. Huknął w odpowiedź pioronującym głosem. Nieboszczyk pan zrobił z ciebie. charłaka bez butów. Wielkiego pana. A za to i po śmierci nie chcesz szanować jego woli. Psi, synu. Juliusz w kółak zacisnął pięści i, nie zważając na nic, chciał w obce zrzucić się na olbrzyma, ale w tej chwili ktoś silnie powstrzymał go za rękę. Co robisz? szepnął mu głos znajomy. Stary kozak cofnął się w tył i zgrzytnął zębami. I ten tutaj mruknął z wściekłości. Katilina, wykrzyknął Juliusz. Panda Mazy Czorgut przybywał jak zawołany, aby wcale nierównej przeszkodzić walce. Rozpierając się szeroko na swych silnych nogach i wpatrując się groźnie w twarz starego klucznika, rzekł swym zwyczajnym, lapidarnym stylem. Słuchaj noty. Stary drabie, ciężą ci już widzę twoje kości, ja ci wnet ulżę ciężaru. Kość bóli mimowolnie cofnął się w tył. Od owego spotkania w czerwonym pokoju czuł on wielki respekt dla nieustraszonego awanturnika. Juliusz uniesiony gniewem do najwyższego chciał koniecznie rzucić się na klucznika. Stójże, zagrzmiał mu Katilina niecierpliwie. Ja się sam z nim rozmówię, dodał. Stary kozak przez ten czas uspokajał się widocznie. Znikł ten dziki, drogi wyraz z oczu i twarzy, a pozostała właściwa mu surowość i pochmurność. Stał wyprężony na miejscu i jedną ręką sięgnął w zanadrze. Katilina postąpił o krok naprzód ku niemu. Z kim to ty mówiłeś, zuchwalcze? Zapytał go zaciskając zęby. Kość buli wyciągnął rękę z nadrza i łysnął małą krucicą. Nauczyłem się przezorności od pana, odpowiedział spokojnie. At, licho się nauczyłeś, mój bratku, bo ja mam zawsze dwie pary przy sobie, rzekł Katilina swym zwykłym drwiącym tonem i ręką chciał sięgnąć do kieszeni. Kozak ściągnął brwi. Za pozwoleniem, niech pan stoi nie ruszając się na miejscu albo strzelę. Katilina zawahał się. Cóż z tego, że strzelisz, wybuchł wracając nagle do swego zwykłego, humorystycznego usposobienia, kiedy nie trafisz. Obaczymy. Krótka ta rozmowa pozwoliła Juliuszowi pamiętać się zupełnie. Lubo słowa starego kozaka wzburzyły gwałtownie wszystką krew w jego żyłach. Miał jednakże zanadto silne uczucie słuszności, aby nie poznać, że swym wtargnięciem do ogrodu i swym napadem na nieznajomą dziewczynę wywołał uzasadniony gniew starego klucznika, a że gniew ten w zagwałtownych objawił się w wyrazach, uniewinniało to cokolwiek charakter i stanowisko byłego połównika starościca. Uspokojony i znacznie przebłagany wystąpił Juliusz naprzód i odezwał się niezupełnie jeszcze pewnym głosem. Nie obawiaj się niczego, stary Durniu. Nie przyszliśmy, czyli raczej ja nie przyszedłem tu z prostej ciekawości. Nie zastawszy Cię w domu, przypadkiem tylko zapędziłem się aż tutaj. Przypadkiem, powtórzył Kost jakby niezupełnie przekonany. Furtka z Twojej obory była otwartą. A cóż, pan chciałeś ode mnie? przerwał kozak i mimowolnie zdjął kapelusz. Chciałem ci powiedzieć, że nad tajemnicą, jaka osłania cię w tym dworze, groźna zawisła chmura, lada dzień może spaść komisja. W miarę spokojnego tłumaczenia się Juliusza minkł coraz stary kozak. Twarz jego łagodniała widocznie. Spuścił kurek z pistoletu i chowając go spokojnie w zanadrze, poskoczył ku Juliuszowi i pokornie pochwycił go za kolana. Przebaczcie jasny panie, rzekł prawie rozrzewnionym głosem, przybyliście w miejsce, gdzie według ostatniej woli nieboszczyka prócz mnie, jedna tylko jeszcze żyjąca wstąpić może osoba. Przydybawszy was tutaj, ciągnął dalej, odetchnąwszy, uniosłem się za daleko. W nagle zmienionej mowie starego kozaka przebijał się ton serdecznej szczerości, że sam Katilina dał się od razu przebłagać i nie myśląc już mścić z niewagi przyjaciela. Kostybuli ciągnął dalej. We wszystkim co robię, wypełniam tylko ślepo powolę nieboszczyka pana. Ależ nieboszczyk pan nie mógł sobie życzyć, aby zamykał oczy na wszelkie niebezpieczeństwa, ozwał się Juliusz. Stary Kozak uśmiechnął się w dziwny sposób. Nie bójcie się jasny, panie, odparł z pewnym naciskiem. Na wszystko ma oczy otwarte kto inny. Nagle przemilkł, jakby się przestraszył tego, co powiedział. Ot, co tam wiele gadać, poderwał prędko. Przysiągłem nieboszczykowi panu, kiedy konał na moich rękach. Że ślepo we wszystkim wypełnię jego ostatnią wolę i jak życia własnego będę strzegł tajemnicy, którą mi powierzył. Bóg świadkiem, dodał po chwili wytchnienia, że święcie dotrzymuje przysięgi. Toż jasny, panie, nie pytaj mnie o nic i nie badaj sam niczego, bo wszystko nadaremnie. Mówiłem ci, że mi dotychczas chodziło i chodzi tylko o wasze własne bezpieczeństwo, odezwał się Juliusz. Nie potrzeba tego wszystkiego, odparł z pewnym dobrodusznym nastrojem stary kozak, umiemy sami czuwać nad sobą. Z tym wszystkim ja bym się wam nigdy nie powierzył, zaśmiał się szyderczo Katilina. Stary kozak nic nie odpowiedział. Rzucił okiem na przeciwległą wysepkę, a potem z jakimś niepokojem obejrzał się dookoła. Twarz jego postradała znowu w chwilowy łagodniejszy wyraz i zdawała się niecierpliwić nagle. Nie mam czasu dłużej rozmawiać z panami, ozwał się prędko. Odprowadzę panów do furtki. Juliusz i Katilina mimowolnie zwrócili oczy ku wysepce. Po jednej stronie zarosłej krzewami wysepki wznosił się niewielki ślimak z murowaną altaną, która nosiła formę olbrzymiego grzyba. Wpatrując się w tę stronę, Juliusz i Katilina wydali lekki wykrzyk. Zdawało się obu dwóm, że z poza muru, przedstawiającego pień grzyba, wychylała się ukradkiem jakaś postać kobieca. Stary Kozak poszedł mimowolnie za kierunkiem wzroku obu dwóch młodzieńców i znowu ściągnął brew. Pójdźmy zawołał szorstko. Pójdźmy powtórzył Katilina i machnął ręką. Juliusz westchnieniem oderwał oczy od wysepki i milczący i zamyślony postąpił za kościem, który jakąś krótszą ulicą prowadził prędko ku swej zagrodzie. Katilina gwizdał całą drogę, ale widocznie jakiś jedyny przedmiot zajmował niezwyczajnie jego myśli. Niebawem stanęli wszyscy u wiadomej furtki. Tu stary klucznik zatrzymał się nagle. Cała jego postać przybrała jakiś wyraz poważny i uroczysty. Stanął wprost naprzeciw Juliusza i krzyżując ręce na piersiach, ozwał się z silniejszym naciskiem. Jeszcze jedno słowo, jasny panie. Katilina przestał gwizdać i ciekawie rozszerzył oczy. Cóż takiego? zapytał Juliusz. Chciałbym kilka słów z jasnym panem pomówić na osobności. Katilina z drwiącą miną wzruszył głową. Sekreta, mruknął i gwizdząc dalej, wszedł na oborę, gdzie go zaraz oba dwa psy głośnym powitały szczekaniem. Juliusz i kość pozostali sami przy furtce. Mam jasnemu panu coś powiedzieć, czego dotąd nie myślałem wyjawić, ozwał się powolnym głosem stary kozak. Słucham cię. Jaśnie wielmożny pan wie, że przynosząc z sobą testament nieboszczyka pana, nie zaraz złożyłem go w sądzie, ale przeszło trzy tygodnie po powrocie zatrzymałem go jeszcze u siebie. Nie słyszałem o tym nigdy. Stary kozak ciągnął jednym tonem dalej. Chcę wyznać jasnemu panu, dlaczego sobie pozwoliłem takiej przewłoki. Ale cóż mi na tem może zależeć? Kość bóli ruszył głową i ramionami, jakby chciał powiedzieć: Zaraz się dowiesz. Kiedy nieboszczyk jaśnie, Wielmożny Starościc, świeć panie jego duszy, zaczął po chwili przykrego jakiegoś rozpamiętywania. Czuł się już bliskim śmierci, podyktowania dwa różne zupełnie testamenta. Dwa różne testamenta, zawtórzył Juliusz prędko, jakby dobrze nie dosłyszał. Tak, jasny panie. I cóż wtedy? Kość bóli pochylił głowę na piersi i ciągnął jakby pod wpływem jakiegoś bolesnego wspomnienia. Na kilka godzin przed śmiercią nieboszczyk przywołał mnie do swego łóżka i rzekł mi słabym głosom. Służyłeś mi wiernie za mego życia, nie wątpię, że zechcesz usłużyć mi i po śmierci. Nie pozwolę nigdy, aby dobra moje, które od wieków należały do rodziny najczystszej szlachty polskiej, dostały się kiedykolwiek w posiadanie cudzoziemców. Mój brat przyjął tytuł, stał się grafem, więc już w tym samym stracił prawo sukcesji do Żwirowa. Tu urwał na chwilę stary kozak, jakby w lepszy szyku układał swe wspomnienia. Przysiągłem mu po raz drugi, prawił dalej przeskakując cokolwiek w opowiadaniu. Wykonać święcie, wszystko co rozkaże. Wtedy rzekł do mnie. W twoje ręce składam oba dwa testamenty. Wracaj do kraju i zasięgnij dokładnych wiadomości co do charakteru i sposobu myślenia młodego żywierskiego, mego imiennika i dalekiego kuzyna, któremu cały mój zapisuje majątek. Znowu zatrzymał się na chwilę tym samym znać dla zbadania, jakie wrażenie sprawiają jego słowa. Jeśli byś go uznał niegodnym tak świetnej zmiany losu, kontynuował z naciekiem: Stary kozak, spal pierwszy testament, a przedłuż sądowi drugi, gdzie wcale inne zawierają się postanowienia. W przeciwnym zaś razie w przeciwnym razie podchwycił spiesznie Juliusz spal drugi, a przedłuż pierwszy Ty więc spaliłem drugi. Lecz dlaczego mi to mówisz? zapytał Juliusz prędko. Stary Kozak pokornie skłonił się ku kolanom młodzieńca. Abyś mi jasny pan nie kazał żałować, ozwał się spokojnie, że nie zachowałem i drugiego późniejszego, aby w razie potrzeby tem pewniej obronić od natrętnej ciekawości przekazaną mi pośmiertną tajemnicę nieboszczyka pana. Juliusz rozumiał znaczenie całej rozmowy. Zarumienił się z lekka, ale przezwyciężając gwałtowne chwilowe pomieszanie, odpowiedział z stanowczą dobitnością. Rozumieć się, Kościół, lecz bądź spokojny. Odtąd dwór zaklęty nie istnieje dla mnie bynajmniej. Kość skłonił się uniżenie. A dlatego? zapytał po chwili, wskazując palcem na oddalonego Katilina. Ręczę ci i za niego. Kość z pewnym serdecznym wylaniem pochwycił za kolana młodzieńca, mówiąc wzruszonym głosem. Dziękuję, jasny panie. Juliusz musnął ręką po czole i zawahał się czegoś. Jeszcze tylko słówko kościół. Słucham, jasny panie. Jedno zapytanie. Kość schmurzył czoło jakby z obawy czy niezadowolenia. Czy będę mógł poznać kiedy tą nieznajomą? Kość milczał. Jak to, nigdy? Nie wiem, odciął krótko. Nie wiesz, mówisz? Przysiągłem w najdrobniejszej rzeczy zachować tajemnicę. A tejże nigdy się nie będę mógł dowiedzieć. Może. Może pochwycił na nowo z jakimś febrycznym pośpiechem. Bogdaj czy nie prędzej nawet niż się jasny pan spodziewasz, dodał, a oczy dziwnym rozgorzały mu blaskiem. A teraz? Ani słowa więcej. Juliusz wstrząsł głową, się gwałtem od natrętnych uwalniał zachceń i wszedł do bory kościa, gdzie śród ujadania psów i tam i nazad przechadzał się zniecierpliwiony Katilina. Skończyliście, rzekł wzgardliwym poruszeniem ramion. Jedźmy, odparł Juliusz krótko. Kość poskoczył do stajni i wyprowadził konia. Katilina niezadowolony pokiwał głową. Nie zmieścimy się obadwaj, muszę piechotą wracać do buczał. Juliusz dopiero teraz mógł zastanowić się nad niespodziewanym pojawieniem się Katiliny w ogrodzie. Skądże ty się tu wziąłeś? zapytał go nagle. Popędziłem za tobą, przekonany z góry, że strzelisz jakiegoś bonka. Ta opieka. Daj pokój, przerwał Katilina, niedbale wzruszając ramionami. Bez mnie byłbyś się poczubił z naszym zaklętym klucznikiem. Juliusz zarumienił się na to nieprzyjemne wspomnienie i wskoczył prędko w siodło. Zaczekam na ciebie, u mandatariusza, zawołał odjeżdżając. Do widzenia, do widzenia, mruknął Katilina i machnął ręką. Potem obrócił się do kozaka, aby go jakimś szyderczem zbyć pożegnaniem, ale wtem drgnął i lekki wydał wykrzyk. W oknie chaty kozaka mignąła jakaś twarz ludzka, która mu dziwnie jakoś wydawała się znajomą. W pierwszej chwili chciał mimowoli rzucić się ku drzwiom, klucznik zastąpił mu drogę. Katilina upamiętał się nagle, zachwiał się na chwilkę jakby niepewny co ma robić dalej, ale tuż zaraz machnął ręką i wzruszył ramionami. Pal diabli całą tę historią, mruknął przez zęby. I pożegnawszy lekkiem skinieniem skinieniem głowy starego klucznika, zasunął głębiej na uszy swój słomiany kapelusz i gwizdząc głośno puścił się spiesznym krokiem ku gościńcowi. Dość dziś na jednym odkryciu. Mruknął sam do siebie. Nasza nimfa ogrodowa nie jest jedną osobą z hrabianką. Ale że to szczególniejsze podobieństwo ma swoje znaczenie, swoje skutki i przyczyny etca etera omnia. Za to gardłem ręczę. Rozdział 20 Pan z panów Hrabia Zygmunt Żwirski niezwyczajnie rano zerwał się z łóżka. Głucha cisza panowała jeszcze w dalszych częściach pałacu, kiedy już na wpół ubrany w głębokiem zamyśleniu tam i nazad przechadzał się po swym pokoju. W ciągu upłynionych czterech miesięcy hrabia do zdziwienia zmienił się na twarzy. Posiwiał znacznie na skroniach, czoło wliczne porysowało się fałdy, a oczy przebierały z częsta jakiś zagadkowy wyraz trwogi i niepewności. W oficynach i na folwarkach szeptano sobie na ucho, że odkąd nieporównany Żachlewicz oddalił się z służby, hrabia nie może sobie dać rady i gryzie się biednie panisko we dnie i w nocy. W samej rzeczy od czasu oddalenia się pełnomocnego rządcy, dziwna jakaś zmiana zaszła w całym usposobieniu hrabiego. Dumny magnat staczał widocznie jakąś zawziętą z samym sobą walkę. W najweselszem towarzystwie nie mógł ukryć głębokiego zamyślenia, a i w domowym pożyciu stawał się codziennie nudniejszym, jakby jakiemuś tajemnemu ulegał cierpieniu. Zamyślony i zadumany kładł się na spoczynek, zły i niecierpliwy zrywał się z łóżka, a wbrew dawnym swym nawyknieniom najchętniej przybywał teraz w samotności, bądź zamknięty w swej kancelarii, bądź ukryty gdzie w szpalerach ogrodu. A dziwny ten stan orkizowskiego dziedzica pogorszył się jeszcze, odkąd Żachlewicz powrócił z zagranicy i jakąś dłuższą miał z nim konferencję. Przypuszczeni do tajemnicy Żachlewicza, możemy domyśleć się po części, co właściwie dojmowało hrabiemu. Nie mógł po prostu oprzeć się zwodniczym namowom swego przebiegłego sługi, a wahał się znowu. Czy idąc za niemi nie zboczy z drogi honoru i poczciwości, po której szedł przez całe swe dotychczasowe życie? Na próżno wyczerpywał Żachlewicz wszystkie zasoby swej obłudnej wymowy i swych solistycznych dowodów nigdy nie mógł przekonać stanowczo. Szlachetny potomek wojewodów i kasztelanów grzeszył wobec świata dumą bez granic i miary, wszakże duma ta miała poniekąd swe słuszne powody. Hrabia nie pysznił się swym majątkiem ani swym tytułem hrabiowskim, bo wiedział aż nadto dobrze, że pierwsze nie jest wyłącznym przywilejem szlachty, drugie zaś tak wielce spowszedniało w naszej biednej krainie, że nie masz wnuka zawołanego ekonoma złodzieja, lub oszusta dorobkiewicza, który by go pewnym prawem nie mógł na swej wizytowej położyć karcie. Hrabia Zygmunt Żwirski szczycił się jedynie swem imieniem, zasługami swych przodków. Protoplasta mężów, co bohaterstwem i poświęceniami zapisali się w kartach dziejów, miał wszelkie prawa do szacunków wieków potomnych, mógł słusznie wywyższać się nad tych, co ogołoceni z własnych zasług, nie mieli żadnych świetniejszych wspomnień na podniesienie obecności i nicości. Opierając jednak całą swą wyższość moralną i społeczną na samej świetności imienia, podlega się tym samym surowemu obowiązkowi czuwać i troszczyć się wszelkimi siłami, aby imię to zachowało się nieskazitelne dla dalszych potomków, aby wspomnienia te, jeśli już nie podniesione i nie pomnożone, to przynajmniej bez plamy i uszczerbku zeszły na czasy potomne. Przyjęty dogłębitami zasadami, Musiał dumny hrabia zawiętą staczać z sobą walkę, aby się nakłonić do kroku, który na wszelki wypadek różny dopuszczał wykład. Przebiegłość żachlewicza zasłaniała w nim przed światem wszelki udział hrabiego, wszakże nie tak łatwo było przezwyciężyć tajne szkrupuły sumienia i honoru. Hrabia czuł jakąś instynktowo, że łączy się z chytrą i niegodziwą intrygą że sprawę swą niekoniecznie czystym powierza rękom, a szlacheckim jego wyobrażeniom sprzeciwiał się zrodze cały ten skryty podstępny sposób działania, jak i niemniej ten niekoniecznie zaszczytny rodzaj spółki z swym sługą. Atoli z innej strony wiele znowu rozmawiał za propozycją Żachlewicza. Żwirów, gniazdo rodzinne, stolica okrytych sławą raszczurów, wypadał z posiadania z prostej linii żwirskich, Sława i świetność imienia przechodziła na jakąś uboczną, nieznaną gałąź. Daleki imiennik rozsiadywał się na miejscu, które poraś pierwszy zapisał w kroniki główny twórca wielkości rodziny ów Spytek z Żwirowa, co znacznie przyczynił się do jagiełowego zwycięstwa pod Grunwaldem, a później liczne inne ojczyźnie oddał przysługi. Zeszczuplona na majątku prosta linia Żwirskich musiała tym samym upadać na znaczeniu i powadze. Uf zaś wyobraziciel młodszej linii, dzisiejszy dziedzic Żwirowa, zdawał się hrabiemu, człowiekiem nowszych czasów, przesiąkły miadem zgubnych idei demokratycznych, nie cenić odwiecznych tradycji rodzinnych i lekceważącym sobie blask i sławę protoplastów, do których nie mógł odnosić się bezpośrednio. Pomijając jednak wszystkie takie i tym podobne powody, wpływające niemało na umysł dumnego magnata. Nie przemawiałyż inne jeszcze bliższe względy za rendyfikacją rodzinnego gniazda? Po wszelkich prawach ludzkich i boskich hrabia Zygmunt był bliższym sukcesorem bratniej spuścizny niż jakiś nieznany imiennik, zepsuty niedoważonymi teoriami młokos z i do który dotychczas nie liczył się wcale do rodziny. Szlachetny pan z panów poczytywał się zresztą za głowę familii, jedynego wyobraziciela sławej imienia, a jako taki, Odróżniał swój własny indywidualny interes od widoków swych descendentów. Wyniesiony zasługami przodków, uważał się niewolnikiem obowiązków wobec descendentów. Mógł sam za siebie zrzec się żwirowa, lecz czuł się powinnym bronić praw dalszych potomków. Aby jednak obadwa sprzeczne pogodzić z sobą względy, lub stanowczo za jednym lub drugim oświadczyć się krokiem, czyli jednym słowem aby przyjąć lub odrzucić wręcz propozycję Żachlewicza, do tego brakowało mu niestety i potrzebnej bytności umysłu i siły charakteru. Chwiejny i niepewny siebie, przyzwolił na pierwsze kroki Żachlewicza, z wahaniem i obawą patrzył na postępy jego dalszych zabiegów i machinacji. Były rządca nie zasypiał tymczasem sprawy. Plan jego postępował, dojrzewał. Rozwijał się z każdym dniem, z każdą godziną. Podróż do Drezna przyniosła jak najpomyślniejsze owoce. Pozyskane za granicy dokumenta i świadectwa wystarczały wobec prawa, aby zachwiać znacznie powagę ostatniej woli nieboszczyka starościca, świeżo zaś zapewniona pomoc mandatariusza i egonoma rokowały niewątpliwie dokazać reszty. Dziedzictwo Juliusza wisiało dziś już na włosku. Energiczne poparcie sprawy u sądu mogło jednym zamachem obalić testament i przywrócić prawa naturalnym sukcesorom. Osiągając tak świetne korzyści, hrabia sam mógł zapełnie zachować się na uboczu, nie potrzebował nigdzie pod własnym występować imieniem. Aby przezwyciężyć wszelkie jego skrupuły i wątpliwości, Żachlewicz zrzekał się nawet pisemnej donacji i nabuczały. Wytaczał proces na podstawie ustnego przyrzeczenia. Hrabiemu nie pozostawało nic innego, jak tylko wyznać, że rzeczywiście obiecał swemu rządcy buczały i gotów był dotrzymać obietnicy, gdyby go niespodziewane nadejścia testamentu z całego nie wyzuwało dziedzictwa. Dobijając się zaś otrzymanej obietnicy, miał żachlewicz przywrócić całe dziedzictwo hrabiemu. Uwiedziony jego namowami hrabia wczoraj skłonił się do wszystkiego ale dziś rano wstał z łóżka chwiny i wahający się więcej niż kiedykolwiek. W nocy okropny jakiś trapił go sen. Zdawało mu się, że wygrał proces i wracał w posiadanie żwirowa. Komornik z woźnym wprowadzili go w posiadanie starego, opuszczanego dworu. W ich towarzystwie przechodził przez wszystkie tak dobrze na z lat dziecęcych znane pokoje. Każdy sprzęt, każdy kąt budzi w nim jakieś przyjemne i żewne wspomnienia, a przecież coś zrodze dolegało mu w sercu, jakieś przykre uczucia ściskały mu piersi, jednym słowem jakoś strasznie smutno i duszno mu było w tych murach. Komornik prowadził go z komnaty do komnaty, woźny wszędzie nosowym głosem obwoływał go panem i dziedzicem. Ale to jednostajne formalności jakieś niemiłe sprawiały na nim wrażenie. Ten głos woźnego przejmował go jakąś obawą niewiadomą. Nareszcie zbliżyli się do czerwonego pokoju. Woźny rozwarł drzwi na ścięża ja hrabia i komornik jednocześnie przestąpili próg. I nagle potruchleli obadwaj, a woźny znikł gdzieś bez śladu. Hrabia czuł. Że mu włosy kolcami najerzyły się na głowie, a oddech zamierał mu w krtani. Przed okrągłym stołem, w wielkim, aksamitem obitym fotelu, siedział nieboszczyk starosta nieruchomy i wyprężony jak statua z kamienia. Komornik drżąc jak listyk ze strachu. Chciał odczytać dekret dziedzictwa, starosta groźnie ruszył wąsem i skinął ręką. Komornik umilkł jak zaklęty, a starosta trwał się uroczystym grobowym, bezdźwięcznym głosem. Protestuję, nie pozwalam. A słowa te po wszystkich pokojach przerażającym odbiły się echem, że aż dwór cały zatrząsł się w swych posadach. Hrabia chciał uciekać, ale nogi jakby wrosły mu w posadzkę. Ja protestuję i ja nie pozwalam, ozwał się w tej chwili nowy straszny głos, a za fotelem ojca ukazał się starościc. Surowość i groza malowały się w jego twarzy, błyskawice strzelały z oczu. Ja tu pan, krzyknął jeszcze straszniejszym niż pierwej głosem. Bracie, jęknął hrabia dzwoniąc zębami z przestrachu. Starościc w dziki wybuchnął śmiech. Hrabiemu wszystka krew ścięła się w żyłach. Starościc śmiał się ciągle. A za nim jakby piekło samo tysiącem gardzieli śmiało się echo. Bracie, wybełkotał jeszcze raz hrabia i padł na kolana. Starościc już nie śmiał się więcej, ale jęknął tak dziko i przerażająco, że hrabia plackiem padł na ziemię pewny, że cały dwór rozlatuje się w gruzy. Bracie, bracie, mówisz, zawołał starościc okropnym głosem, a Ksenka... Hrabia dognął gwałtownie i w tej chwili zimnym zlany potem ocknął się ze snu. Siadł w łóżku i przetarł oczy, a jeszcze drżał cały jak listek. Zadzwonił na lokaja i dopiero po dobrej chwili uspokoił się zupełnie, nie mogąc zaś czy nie chcąc zasnąć na nowo. Ubrał się wcześniej niż zazwyczaj. Szczególniejszy sen, łącząc się tak ściśle z planem żachlewicza, silniej musiał sprawić na nim wrażenie. Smutny i zamyślony przechadzał się po pokoju, a od chwili do chwili tylko jakieś niezrozumiałe wycedzał słowa. Po co mi tego wszystkiego, mruknął nareszcie wyraźniej. Powetuję podróż żachlewiczowi i przepędzę go na cztery wiatry. Ten sen, dodał ciszej i wstrząsł się cały. Po chwili usiadł w fotelu przy biurze i głowę wsparło o poręcz. Jestem i tak dość bogaty, pocieszał sam siebie. Nie wystarczają mi wprawdzie dochody, ale coraz więcej się przekonuje, że ludzie mają rację, że Chlewicz okradał mnie niemiłosiernie. Zamyślił się znowu, a oczy jego padły przypadkowo na stos książek na biurku. Jedna z nich przepysznie oprawna, nęciła szczególnie jego oczy. Na jej skórzanych okładkach liśnił złocisty napis – Klejnoty Rycerstwa Polskiego. Mimowolnie sięgnął ręką po nią i otworzył na oślep znać jednak przyzwyczajenia książka zawsze na jednym otwierała się miejscu. Hrabia uśmiechnął się z dumą. Otwarta stronica przedstawiała herbtopór – rodzinny klejnot żwirskich, którego pierwszym założycielem jak niesie tradycja. Miał być nikt inny jak tylko jeden z towarzyszów ojca Lecha. O kilka wierszy pod herbem czytał hrabia półgłośno, po raz już może tysiączny w swem życiu. Żwirscy z Żwirowa, wielka i można rodzina, przesiedlona z Małopolski do Rusi. Król Władysław, jak nadał jej zamek Żwirów i szerokie ziemie na Rusi. Od zamku nazwali się Żwirscy. Skończywszy czytać. Hrabia głowę pochylił na piersi i w nową wpadł z zadumę. Nagle gwałtownie zerwał się z miejsca i szybkimi krokami jął przechadzać się po pokoju. Syryjnie ponęty dumy przemówiły znowu w jego wnętrzu. Niedawny zamiar wspaniałomyślny zachwiał się panownie. Zręczny plan żachlewicza łudną uśmiechał się pokusą. Ale tuż nagle przypomniał się i sen dzisiejszy, a z nim razem odżyły i dawne skrupuły i wątpliwości. I znowu w myślach jego bezładny zrodził się wir. Usiadł nieruchomy przy biurku i głowę wsparł na ramieniu. Nagle krzyknął i zerwał się z siedzenia, a oczy mu zaślniły, jakby jakąś tajną, szczęśliwą objawiały myśl. Wyprostował się w całej postawie i szybko tam i nazad przeszedł się po pokoju. Jedyny środek. Mruknął półgłosem. Wtem przystanął i schmurzył czoło, ale tuż zaraz wypogodził się na nowo i od niechcenia machnął ręką. Jest tuż wirski metcestas ses. Szepnął i głowę ze znaczeniem zadarł do góry. Potem zadzwonił na lokaja i szczęśliwy. Zadowolony, jakby jakiegoś przykrego, pozbawiony ciężaru, skończył swe ubranie. W ciągu tych rozmyślań dziesiąta już dochodziła godzina. Pulić się, dowiedz, czy pani wstała, rzekł do lokaja. A zostając sam, przeszedł się jeszcze raz po pokoju i mruknął do siebie. Ciekawym, co na to powie Celestyna? Eugenia, od dwóch godzin już ubrana powróciła właśnie z ogromnym bukietem w ręku z przechadzki po ogrodzie. Piękna twarz młodej dziewczyny jaśnieje jak zawsze dziecięcą swobodą i wesołością, ale cała postać jej wypełniała i spoważniała znacznie. Wraz z nią weszła do pokoju wysoka, przystojna nieco starsza wiekiem dziewczyna, przyjęta od niedawna do jej szczególnych usług panna służąca. Eugenia rzuciła bukiet niedbal-niedbale na mały stolik machoniowy i jakby utrudzona przechadzką, usiadła spiesznie na małą, aksamitem obitą sofkę. Zanosi się dziś znowu na gorący dzień jak w środku lata, szepnęła odetchnąwszy. Czy pani każe włożyć we wodę bukiet? zapytała towarzyszka. Proszę. Myślę, dodała po chwili, że musiał wrócić już posłaniec z poczty. Dziś mają przyjść nowe dzienniki. Dowiem się zaraz, odpowiedziała panna służąca i ustawiwszy bukiet w przepysznym dzbanuszku porcelanowym na stoliku przed sowką, wyszła z pokoju. Hrabianka pozostała sama. Pochyliła główkę na krawędź sowki i przymrużyła cokolwiek oczy, jakby w nagłe wpadła zamyślenie. Uśmiechnięta wesoło twarzyczka zaczęła poważnieć stopniowo. A różowe usteczka ścisnęły się silniej. Młodą dziewczynę kilka poważniejszych zajęło myśli. Po raz pierwszy zaczęła zastanawiać się mimowolnie, dlaczego kuzynek August, ten wesoły towarzysz dziecięcych zabaw i swawoli, z którym była poufałą jak z bratem rodzonym. Od niej jakiegoś czasu tak poważną i jakąś melancholijną przybiera wobec niej minę i codziennie prawie staje się jakby więcej obcem i nieśmiałym. W pierwszych dniach po swym powrocie z zagranicy powitał ją z dawną dziedzięcą swobodą i poufałością, ale z każdą wizytą nową widocznie coraz mniej się śmiał, a za to coraz więcej wzdychał, a jednocześnie i w spojrzeniach jego inny jakiś malował się wyraz. W mieście dawnego, szczerego i otwartego przywiązania braterskiego rozlewał się teraz na wpółtajony żar podziwu i uwielbienia. Rozpamiętując wszystkie te spostrzeżenia, młoda dziewczyna mimo rozlanej powagi na twarzy nie mogła lekkiego przytłumić uśmiechu. Ale tuż zaraz nasunął się jej Juliusz w pamięci. Eugenia była młodą, bardzo młodą, ale mimo to umiała poznać z łatwością, że od pierwszego wejrzenia silne na młodzieńcu zrobiła wrażenie i że ów żar podziwu i uwielbienia Jaki spostrzegła w spojrzenia Augusta, tlił może silniej jeszcze w oczach Juliusza. Ale dlaczegoż Juliusz od tak dawna nie pokazywał się w orkizowie? Młoda dziewczyna uśmiechnęła się znowu. Przypomniała sobie, że podczas ostatnich odwiedzin zjechał się z Augustem. Ale wtem i inna powstała w niej myśl. Nie mogło ujść uwagi młodej dziewczyny że od niej jakiegoś czasu hrabia zmienił swe postępowanie z Juliuszem, przyjmował go chłodniej niż dawniej, a żegnał zawsze bez zaprosin jak poprzednio. Cóż to ma znaczyć, szepnęła w zamyśleniu. Kilka chwil nie umiała dać sobie żadnej odpowiedzi, ale nagle jakaś myśl strzeliła jej do głowy. Wyobrażała sobie, że ojciec spostrzegł wrażenie, Jakie sprawiła na młodym człowieku i znać niezadowolony z tego ochłodu i zobojętniał dla jego dalszych odwiedzin. Ale dlaczegoż to? zagadnęła sama siebie. Juliusz uchodzi za najbogatszego obywatela w całej okolicy i ma być z nami cokolwiek spokrewniony. Jak widać, piękna hrabianka zimno i obojętnie rozmyślała o obu młodzieńcach, których na pewno poczytywała za swych wielbicieli. A niepodobna by nawet odpowiedzieć, któremu z nich obdawała pierwszeństwo. Juliusz podobał jej się lepiej z twarzy, August zaś z swego wesołego usposobienia. Wyniesionego z ubóstwa do milionowego majątku dziedzica żwirowa osłaniał w oczach jej pewien urok romantyczny. Za Augustem przemawiały tytuł i urodzenie. Po niewolnej, głębszej sympatii Nieświadomej swego początku skłonności starszej nie czuła hrabianka ani do jednego, ani do drugiego drugiego. Młoda powabna dziewczyna należała więcej do tych realnych natur, które nie od pierwszej zaraz rozgorywają iskry, nie pierwszemu od razu poddają się wpływowi i nie za pierwszym na oślep rzucają popędem. Hrabianka była zdolną do miłości, miłości stałej i namiętności, ale aby ją rozniecać w jej sercu. Potrzeba było silniejszych wrażeń zewnętrznych lub głębszej dojrzałości uczuciowej. Hrabianka liczyła dopiero siedmnaście wiosen, a jej wesołe, kapryśne, trzpiotowate z natury usposobienie uchraniało ją dotychczas od tych napadów nieokreślonej tęsknoty, nieświadomej melancholii, którym w tym wieku zwykły ulegać dziewiczo serca i umysły. A które zdaniem psychologów i patologów mają być jawnymi tylko oznakami dojrzałości uczuciowej, czyli inaczej potrzeby kochania. Hrabianka jeśli czasami zasmuciła swą piękną twarzyczkę, to chyba tylko wtedy, kiedy nagła zmiana pogody jakiejś ułożonej i upragnionej przeszkodziła wizycie lub igraszce, kiedy jakaś nowa, przepyszna suknia niezupełnie dobrze przystawała do figury, lub kiedy nagle zwiędł któryś z kwiatów ulubionych. Lub jaki inny tym podobny zdarzył się wypadek. To też i obecna zaduma hrabianki w bardzo małej z sercem zostawała styczności. Bez najmniejszego oporu rozstała się z myślami, kiedy nagle powróciła panna służąca z nowymi dziennikami w ręku. Hrabianka uśmiechnęła się i spiesznie wyciągnęła rękę. Pani prosi pannę Eugenię do siebie, ozwała się służąca. Eugenia zerwała się z sowki i prędko, zwinnie jak jaskółka pomknęła do trzeciego pokoju, gdzie zastała ojca i matkę razem nie wiedzieć dlaczego, ale Eugenii się zdawało, że oboje mieli w tej chwili jakiś nadzwyczajny wyraz twarzy. Mama kazała mnie wołać, zawołała na wstępie Oj, machere na no ustał serą peł. Tu hrabina z kilką nieznaczącymi ozwała się zapytaniami, nareszcie rzuciwszy wzrok porozumienia na męża, rzekła, bystre w córce topiąc spojrzenie. Powiedz mi duszko jak ci się podobał nasz młody sąsiad, kuzyn. Eugenia zarumieniła się z lekka i szeroko rozwarła oczy. Deku W mamer, Jules. Eugenia wzruszyła ramionami. No, jakże, zapytał ojciec. H.M. wycedziła przez zęby młoda dziewczyna, nie pojmując, co znaczy to zapytanie. Or. Ile jest bien? Do rzeczy. Odpowiedziała z komiczną powagą. Hrabina uśmiechnęła się mimowolnie. Hrabia ruszył się niezadowolony w swym fotelu. Jak nie mogąc poskromić jakiejś ukrytej niecierpliwości, Ozwał się prędko. Moja Gęciu, nie jesteś już dzieckiem i zbliżasz się coraz do chwili, gdzie trzeba pójść za mąż. Oj, machere potwierdzała hrabina. Dziewczyna zarumieniła się jak wiśnia i, spuszczając oczy na dół, jakąś niezrozumiałą, dała odpowiedź. Hrabia zabrał głos na nowo. Otóż, moja duszko, chcielibyśmy wiedzieć, czy Juliusz podobał ci się przynajmniej o tyle, żebyś bez wstrętu poszła za niego, gdyby takie było nasze życzenie? Eugenia w pierwszej chwili niezdolną była odpowiedzi. Szczególne to zapytanie spadło na nią tak nagle i niespodziewanie, że zupełnie staciła straciła głowę. Uniesiony swą niecierpliwością hrabia niekoniecznie zręcznie zabierał się do dzieła. Powiedz tylko duszko, pochwyciła matka. Co byś powiedziała, gdyby się ośmielił starać o twą rękę? Eugenia zrobiła gwałtowne wysilenie, aby przezwyciężyć swój kłopot i pomieszanie. Poddam, poddam się we wszystkim waszej woli. Szepnęła. Bez przymusu, rozumie się. Eugenia zrobiła gest, jakby jej za przykre już było dalsze badanie. Hrabia nie czekał panownej ponownej odpowiedzi. Porwał się z krzesła zadowolony i składając serdeczny pocałunek na czole córki, obrócił się żywo do żony. Porozumiecie się już dalej dwie, rzekł. I po tych słowach ucałował z kawalerską, układnością rękę hrabiny i spiesznie wyszedł z pokoju. Za drzwiami zatarł ręce z zadowoleniem i mruknął sam do siebie. W taki sposób najlepiej zaradzi się wszystkiemu. Juliusz wprawdzie niewysokiego urodzenia, ale zwie się Żwirski. A Żwirski to coś więcej niż jakieś tam dziesięciu onegdajszej daty hrabiów plewińskich lub samińskich.